Witam, tutaj Walkis, to jest Prison Architect. Już chciałem z rozpędu City Skylines powiedzieć. Ostatnio skończyliśmy sobie właśnie na rozdziale Gabos i tutaj była decyzja do podjęcia, czy kontynuujemy na tym więzieniu i tam robimy to wszystko, o co nas proszą tam po lewej stronie, lub też zaczynamy kolejny rozdział. I wygrał chyba w komentarzach tam jednak kolejny rozdział, więc kliknąłem sobie zdjęcie i przechodzimy w ten sposób do następnego rozdziału. Rozdział czwarty, przekonanie. Dzień dobry. Dobra, tu gościu z jakimiś tatuażami widzę. A to są sieci. Pamiętam, myślałem, że celowniki sobie wytatuował jako takie ułatwienie dla strażników. Dobra, brak asertywności w tej placówce jest przerażający. Tutejsi więźniowie zostali pozbawieni wszelkich znamion ludzkości. Nikt nie okazał im w życiu współczucia ani szacunku. Ci ludzie zasługują na więcej. To jest nasz doktor, tak? Myślałem, że dyrektor jakiś, dobra. W rzeczy samej, kapitanie, to nie sposób na traktowanie ludzi. Do tej si więźniowie zostali coś tam, nie wiem, bo za szybko przewinąłem. Dobra, nie chcę mi się czytać tego wszystkiego. Pokoje szkoleniowe, programy odwykowe, warsztat. Ci więźniowie to nie ludzie, proszę samemu zobaczyć. No zobaczymy, czemu to nie ludzie. Co tu się dzieje w tej. Czemu on sobie zrzucił to z siebie, po co? Na nogi, Morgan. Okej. Okay. Tu nie widać, żeby on leżał. To dobrze, że są te zdjęcia jednak. Co on tu zrobił w ogóle? Ja nie wiem. Odwyk to jak uczyć małpy gry na banjo. No wygląda dość biednie, gościu, rzeczywiście. Jak ci na imię, chłopcze? Ten pan zadał ci pytanie. Henry, proszę pana. Dobra. O, kolegę ma, widzę, w tym... Nawet dobrze, bo nie będzie przynajmniej samotny. Czy sypia dobrze? Nie śpię, tylko rozmyślam, dużo czasu na rozmyślanie. Ja dobrze, ja nie chcę. To ja wiem, że to jest może istotne i w ogóle, ale to może trochę potrwać. Także przeklikamy. Mów do mnie, Walter. Po imieniu są już, kurczę, z doktorem. No nieźle. Możemy poradzić coś na te szczury? Wstawię tam trutkę. Tak, wstaw tu trutkę temu gościowi, który. No, na pewno to będzie bardzo dobry pomysł, tak. Świetny, najlepszy. Dobra, dzwoni do nas doktorek. Po tragicznych wydarzeniach w Alchemical State Prison znaleźliśmy się pod lupą polityków. Do momentu znalezienia stałego następcy prezesa powierzam ci kontrolę nad więzieniem. Co tu się stało? Bo ja już nie pamiętam, które to jest więzienie. Może tu już byliśmy wcześniej, zaraz. W tej placówce ostatnio doszło do serii samobójstw. Trudno się nie domyślić się, co je spowodowało. Może ta trutka na szczury coś pomogła, nie wiem, też. Ogromny transport więźniów przychodzi. My nie mamy ich gdzie umieścić. Musimy zbudować nowy blok więzienny. Okej. Okay. To już robiłem, więc myślę, że sobie poradzimy. A malutki, ci nie takie bloki więzienne się robiło. Projekt. Wystarczy, by pomieścić nowych więźniów i dysponuj własną łazienką. Okej, okay, no i witać. Możemy sobie własny projekt opracować. Tylko pokażcie nam, ilu ich w ogóle przyjedzie. 40 przyjedzie, tak? Ale 40 i już mamy 35% z tych 40, czy o co chodzi? Może tak, dobra. Czy skorzystamy z tego projektu? Co my tu mamy? Projekt jest całkiem niezły. Trochę bym przerobił łazienkę, żeby było więcej głowic tych prysznicowych, bo tu chyba przewidział tylko 8, a to jest dość mało. Łazienkę można zrobić mniejszą, a w drugiej części jakiś taki pokój, nie wiem, rekreacyjny, coś w tym stylu. Także reszta w sumie jest ok. Mniej więcej podoba mi się ten projekt. Możemy przy nim zostać. Dobra, to sobie oczywiście fundament trzeba zrobić. Tu już od razu wejście, duże drzwi więzienne. Ja w ogóle nie wiem, co oni dodali do tego Prison Architecta. Czy są jakieś nowe, ciekawe pokoje, rzeczy? Co my tu mamy? Dział pocztowy był, pokój szkoleniowy, zbrojownia, był psiarnia, pralnia, warsztat. To było. Chyba wszystko jest. Dormitory? Aha, no nie, zaraz. Czy ja to już robiłem kiedyś? Chyba nie. Chyba tego odcinka jeszcze nie było. Czyli taka wielowięźniowa cela. Może być ciekawe. A tak to chyba wszystko jest, co było. A obiekty może coś ciekawego jest? Co to jest? O, wieża taka dla strażników. To może być fajne. Nawet bardzo fajnie. Fajne, jak na przykład gdzieś nam spieszają bokiem ci więźniowie przez jakiś podkop czy coś, to możemy sobie gdzieś tam ustawić wieżyczkę i będą mogli ich zdalnie tam sprzątać stamtąd. To mi się podoba. Co tu jeszcze jest? Ławka szkolna, półka strażnika też było.
Klucz na pranie, wykrywacz metalu, chyba nic poza tym nie ma, ale wieża strażnicza jest bardzo ciekawym pomysłem, to muszę przyznać. Dobra, przyspieszymy sobie ten czas trochę, żeby tutaj szybciej nam wybudowali, bo to jeszcze jest dopiero 5% tego. Fundament to jeszcze nic. Tu jeszcze trzeba zrobić ściany w środku, wszystkie te cele, a to myślę, że możemy pokopiować? Nie, nie mogę, czemu nie? Halo, to proszę mi to wybadać szybciutko. Gdzie to się teraz robiło? Zaraz. Zaplecze, personel, planowanie. Tu jest biurokracja, dobra. Ja chcę mieć kopiowanie, bo bez tego to ja się po prostu tutaj pochlastam. 1500, nie wiem, nie mamy pieniędzy w ogóle. Myślę, że nam wystarczy, tak? 440 tysiące, 444 tysiące. To chyba jest dość, żeby sobie ogarnąć kopiowanie. A tylko ja nie chcę tych świateł tutaj. Ja sobie sam światła poumieszczam, żeby się... Zobaczcie, bo tu mi się w ścianie niektóre zrobiły automatycznie, a ich nie chcę mieć w ścianie. To jest bez sensu, żeby światło było w ścianie. Co ja cegły chcę oglądać? Dobra. Muszę tutaj jakiś rządek chyba trzech celów, powiedzmy sobie, zrobić. I to wyposażyć wszystko. Kompletne tutaj, kurczę, wyposażenie, wyposażyć, tak, no świetnie. Nieważne. Wszystko co trzeba, czyli toaletę, łóżko oraz, nie wiem, okienko. Czy to okienko tu jest konieczne? Nie, bo tam na dole i tak nie będziemy mieli okienka najwyżej, potem tutaj osobno dodam. Także dodamy tu łóżko, kibelek i, nie wiem, jeszcze półkę. Regał na książki może, niech będzie, niech mają. Gdzie chować, kurczę, młotki, kontrabandę, różne piły spalinowe i takie rzeczy. No, oni tutaj sobie to zamontują. A tu jeszcze kawałek ściany chyba. Nie, mamy tutaj zadanie w toku, dobra. A jeszcze rurki, ale rurki to możemy... Aha, zaś tu będą mieli zamknięte cały czas to wszystko. Te drzwi sobie zostawimy otwarte na oścież. No a do tych będzie musiał latać gościu, no niestety. Taka pora, jakby była trochę bardziej... jakby było trochę później, to by mogli tu normalnie wchodzić, bo by to chyba było wszystko otwarte. Znalazł miejsce na odpoczynek, no nieźle. Aha, i jeszcze światło tutaj. Tak jak należy, czyli tu w środku w przejściu. Dobra, i to sobie możemy wziąć i skopiować teraz już. Prawym oznaczamy, czyli coś takiego. Kopiujemy tu. I tu. Dobra, tak, dobrze. Tutaj. I tutaj. I tak, i teraz musimy znowu zrobić parę takich z drugiej strony. Tu jeszcze mogę zrobić tę ścianę, żeby tam w środku później, chociaż nie całą ścianę, taką ścianę zrobimy, żebym później tam mógł te kibelki wszystkie, znaczy nie kibelki, może prysznice zamontować. Dobra, tak. Obiekty, łóżko. Aha, to jest to piętrowe, ciekawe. Ale bez przesady, to nie będziemy piętrowych łóżek ładować do takich malutkich pokoików. Już nie będziemy aż takimi sadystami tutaj w tym więzieniu. Dobra, łóżeczka, toaletki po tej stronie i tutaj szafeczki i jeszcze te drzwi też byłyby dobrym pomysłem. Myślę, że tutaj drzwi to by była całkiem niezła koncepcja. Dobra, i w międzyczasie jak oni się to dobudują, to jeszcze wyznaczymy tutaj rury pod spodem. A tu już jest jedna, to bardzo fajnie. Nie wiem po co ona tutaj w ogóle idzie w ten sposób, ale okej. Dobra, troszeczkę to przerobimy, bo to sobie będzie szło tak. Tak i tak, bo jednak z cienkich rur to jest troszeczkę niefajnie, bo nam się później niestety przepustowość troszeczkę, nie wystarczy nam taka przepustowość. No tak, do tych trzech powiedzmy stąd pociągniemy i do reszty mam nadzieję, że wystarczy tak. Chociaż spróbuję wszystkie tak podłączyć do jednej. Do jednej takiej krateczki i tutaj w sumie też myślę, że chyba tyle jeszcze się tutaj uda ogarnąć jedną rurą wąską, nie wiem, chyba z 10 trzeba było mieć czy coś takiego, żeby już się woda tam dalej nie dostawała. Dobra, proszę mi to przyspieszyć. Czy ja mam w ogóle, może pracowników sobie więcej zatrudnię, bo kiedy nam przyjeżdżają ci więźniowie? Aha, dopiero jak, w sumie chyba dopiero jak zbudujemy co trzeba, okej. Jeszcze sobie strażników w sumie iluś tam mam. Ale co tam, kasy mam dość, także sobie jeszcze ich zatrudnię, żeby przynajmniej miał kto drzwi tu otwierać. To też by było fajne.
Dobra, tę część mi już zbudowali praktycznie i nawet nie wiem, czy jak jest coś zaznaczone tylko do zrobienia, to ja mogę to i tak już skopiować. Dobra, tylko że sobie to skopiuję tak, razem z kawałkiem tej ściany i ciach tutaj, i ciach tutaj. Najwyżej coś tam pojedyncze, potem rzeczy dokleję. Okej. To powinno być. Chyba wszystkie elementy są... A tu? Tu chyba nie ma drzwi jeszcze, tak jakby, do zrobienia zaznaczone, ale zobaczymy, niech to tam sobie poradzą z tymi rurami najpierw tym wszystkim. A tutaj, co do tego pomieszczenia z prysznicami, autozapis, lekkie laksy, to natryski zrobimy tak. Nie róbmy tego aż tak malutkiego, ale te będą tak. Tutaj będzie w środku ściana. Tak. To chyba wystarczy, nie przesadzajmy. Tu będzie ściana i... Zaraz. Nie, inaczej, bo ja nie chcę tego takiego szerokiego robić. A dobra, zrobimy takie wąskie. Przecież nie mamy tu aż tylu więźniów, żeby nam było tyle miejsc potrzebnych. Dobra, tak. Tylko tu muszę zrobić... odpływ, żeby mi się na resztę budynku woda nie wylewała. Tu zrobimy drzwi, takie zwykłe, zwyczajne. Ja wiem, że niby można ten odpływ pod całym pokojem dać, ale to w sumie nie trzeba, tylko żeby mi się za drzwi nie wylewało, bo przez ścianę się nie przeleje, więc nie chcę tam brodzą w wodzie. Dobra, tak. Teraz tutaj rury, tu akurat już mam jedną grubą taką rurę pod spodem, więc nie będzie to problemem, tyle powinno wystarczyć. I proszę to budować. A tu jeszcze zaznaczymy zaraz jakiś pokój. No właśnie, zaraz. Ja muszę jeszcze tutaj pozaznaczać przecież pomieszczenia, że to jest cela, rzeczywiście. Dobra, tu się już porobią osobne, tutaj jeszcze by się nie zrobiła osobna. Tam, gdzie jeszcze nie ma ścian, to tam się nie rozdzielą. Jak tak po prostu przejadę, to tam, gdzie jest ściana, tam się to ładnie porozdziela wszystko. Ciach, 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 ciach. Ciach. No dobra, może pojedynczo. Weźcie to, kurczę, róbcie szybciej. Róbcie to szybciej. I tutaj. Nie wiem, ile, czy to będzie na pewno dla 40, czy może trochę więcej, bo wydaje mi się, że... A nie, wiem, zresztą. Jak gra uważa, że tak będzie dobrze, to tak będzie dobrze. Ja się tam kłócić nie będę. Dobra. Kurczę, ale ładnie zasuwają, aż miło. Ktoś się już tu wprowadził, widzę, nawet szybciutko. To może tutaj jeszcze... Tylko tu zaraz, bo tutaj zrobimy jeszcze jakieś przejście, wejście, coś w tym stylu. Nawet nie wiem, czy najlepiej nie zostawić tego chwilowo pustego, bo może nam każą zaraz coś nowego zbudować. Dziedziniec. A dziedziniec są to raczej na zewnątrz. Tu jest kuźwa dziedziniec, przecież to po co im drugi? Co? Mają ten dziedziniec. Co jak ten dziedziniec usunę i zrobię jeszcze raz? Czy wtedy oszukam przeznaczenie? Gdzie jest ten dziedziniec? Halo. Zielony powinien być chyba, nie? Nie, jest żółty, okej. Okay. Wystarczy? 5 na 5. Taki. Zrobiłem go w ogóle w niedostępnym miejscu, ale chyba nie o to chodziło w sumie. Zbudujemy go gdzieś jednak, gdzie ma to sens. Aha, dobra, bo tu to muszę, w tym rejonie to muszę zrobić. Zrobiliśmy taki, dobra, teraz już zadziałało, ok, czyli muszę to wszystko w tym obrębie jednak zrobić. Ja nie wiem, czy tu w ogóle mogę cokolwiek robić? Nie, no mogę, przecież zaznaczę tam pokój przecież, no dobra. Czyli ten dziedziniec, tutaj chyba jest płot, tak, dobra, nie będą nam tam wybiegać za bardzo na zewnątrz, czyli dziedziniec zrobimy sobie tutaj. Na dziedzinicu nie musi być absolutnie nic, tu jeszcze tylko sobie wyznaczymy, że to jest łazienka właściwie. Tu jeszcze widzę, że kawałek rurki mi brakuje. Okej, okay, tu sobie rozmieszczę jeszcze strażników. Tu są porozmieszczani? Tak, dobra, to tutaj też. To tu będzie czterech aż przydzielonych do tego miejsca. Niech mają. Dobra, i tych więźniów nam już przywieźli, czy jeszcze nie? Tu jednego jakiegoś targają, ale to chyba jest jakiś jeden z obecnych. Ale co, na przykład stołówki tu nie muszę zrobić, czy co? Bo tu jest taka malutka dosyć stołóweczka. Może tutaj nam każą zaraz coś jeszcze zrobić. No cele dla... Które tu jeszcze? Czemu tutaj nie ma? Aha, bo tutaj tych ścian jeszcze mi nie zaznaczyło. Dobra, kurde, czyli jednak trzeba... Kopiuje się już istniejące w 100% obiekty. Nie mogą być tylko zaplanowane. Bo tu jeszcze mi brakuje paru
drobiazgów. Tu tam jakieś drzwi brakują, tam jakieś ściany brakuje, no ładnie. Ale już mamy 97%, więc podejrzewam, że będziemy mieli troszeczkę zapas jakby tych cel. Tu jeszcze nie ma, tu jeszcze nie ma i tu jeszcze nie ma i to chyba wszystko. Dobra, chyba tak, dobra, okej. Tryb turbo. Niech mi to już, kurczę, się odhaczy, żebyśmy mogli przejść dalej, bo jestem ciekawy, co nam teraz każą zrobić. Czy ten pokój się na coś przyda? Tu jeszcze to planowanie już mnie irytuje. I tu jeszcze chcieli jakiś, kurczę, chodnik zrobić, no niech będzie. O, dobra, doktorek dzwoni. Halo, doktorku. Dzień dobry, co tam? Aha, on zaś tu tego typka siedzi. Miałem nadzieję zobaczyć się z panem. Nie daj już rady dłużej, w tej dziurze nie wytrzymam. Nie martw się przyszłością, skup się na tym. Kto mówił tak samo, o co chodzi? Co za dwóch typiarzy. Kuźwa, łazisz z bronią po mieście, potem narzekasz, że ci źle w więzieniu. Wiesz co, chłopie, ty, nie, ja nie wiem, co to za ludzie. Odkąd byliśmy dziećmi, coś tam, trzyma się dzieciaku, cokolwiek się nie wydarzy, tak? Aha, napad na konwój, rozumiem, okej? Okay. W biały dzień, kurczę, na typów napaść, no, ładnie. Dobra, a kasa w aucie to co? Szybka reakcja policji, to zawsze spoko. Rzućcie broń, ten do nich strzela, no ładnie. Do szeryfa strzela. No a ten nie chce strzelać, widzicie? Dobry chłopak jednak może. Ten tam się nie patyczkują, widzę, kurde, co się dzieje. Na co strzelasz, czekaj. No na co strzelasz, czekaj. Ty headshota dostał, jak zrobił. No nieźle. A ten w łapkę dostał. Niestety. Henry Morgan poddaje się, nie strzelać, nie strzelać. Ten go zbuta w ogóle. Brutalność policji. Oj, oj, oj. A się porobiło. No, ten ma tutaj ranę, ten jest cały zdrowy. Wygląda w sumie podobnie, ja nie wiem. Cóż, już go tu nie ma. No to po co żeś... Dobra, nieważne. Tylko dla ciebie, Henry. Co byś zrobił dla niego? Bibliotekę, pocztę, może pokój zabaw. Figloraj. Zbyt długo traktowaliśmy tych ludzi na zwierzęta. Czas, jak zwierzęta, czas położyć temu kres. Poprzedni prezes nie wierzył w resocjalizację. Dajmy im szansę, nadzieję. Aha, oni coś tam wcześniej bablali o warsztacie. Ojo, ile tego jest. Coś tam wcześniej bablali o jakimś warsztacie i tak dalej. Dobra, gdzie to mogę zbudować? Chyba wszędzie, gdzie mi się podoba, ale zbudujemy to tu, bo jest w sumie fajne miejsce. Zaraz, co ja muszę zrobić? Strefę do eksportu przy drodze, to możemy sobie najpierw zrobić, bo potem zapomnę. Cię będę dziwił, czemu nie działa. Eksport. No to podejrzewam, że tutaj zrobimy strefę eksportów. To jest tak, kurczę, bardzo optymistyczny wariant, że tyle tutaj będziemy rzeczy eksportować, że taki duży ten teren jest. Coś tu jeszcze takiego banalnego mogę zrobić. Zalegalizuj pracę w więzieniu w drodze biurokracji. Okej, to nie chcę, to tu robią. Cały $1000, kurczę, muszę za to zapłacić, no. Przydziel więźniów do pracy w kuchni, zbuduj warsztat i... Przydziel więźniów do pracy w warsztacie. Ustaw wolumen nowych więźniów na 10. Ale że co? Nie. Że ilu ich mogą mi przywieźć? O to chodzi. Transport? Tak, dobra. A od 30? Ło. 30 więźniów, proszę. Nie, ilu? 10. Nie 30. Tak, dobrze. Rucham program kształcenia zawodowego. A, dobra, no to co? Gdzie robimy najpierw warsztat? Podejrzewam, że tutaj. Warsztat musi być taki nawet całkiem sporawych rozmiarów, więc dobra. Ile tu mamy odstęp? 4 kratki. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tu. Warsztacik sobie zrobimy, nie wiem, taki, żeby tam do płotu gdzieś tam doszło, albo przed sam płot jakoś tak, niech będzie. Kasa jest, więc to się nie ma czym przejmować. Tu jeszcze coś jest nie tak. O co tu chodzi? Tu jeszcze nie ma kibla. Dobra. Muszę znowu przejrzeć te cele, gdzie jeszcze czegoś brakuje. Tu jeszcze nie ma kibelka. Aha, i lamp tu wszędzie nie ma, no fajnie. Tu i w ogóle prądu brakuje jeszcze. Jakie niedopracowanie. Bo tu w ogóle nie ma nigdzie prądu. Okej. Okay. Świetne więzienie, kurczę, budujemy.
Widzę, że się zaczyna bardzo ładnie. O, tak. Jest git. Chyba. Są tu światła? Nie, tu nie ma świateł. Jak tu nie ma świateł? Dlaczego? Tyle mam świateł. Tu nie ma. Tu już jest. Nie ma. Jak mu to tak przeciągnął? O, dobra, przeciąganie też daje radę. Bo tam, gdzie nie ma, tam się zbudują, a tam, gdzie coś jest, to się nie zbuduje. Co? Dobrze, chyba to chciałem powiedzieć. Dobra. I tu jeszcze nie ma. Niech tu się stanie jasność, kurczę, bo tak po ciemoku siedzą, to też niedobrze. Jak potem do jasnego, do warsztatu przyjdą, to nie będą widzieli, co robią. I będzie produkcja spadała. Dokładnie o to chodzi. Dobra, tu jeszcze gdzieś wejście by się przydało. Też powiedzmy duże drzwi więzienne sobie tu rąbniemy. I tu może jeszcze takie na ten eksport, co? Jakieś przejście takie szybsze, eksport, odpad, coś w tym rejonie. To się może przydać. No dobra. Tryb turbo, proszę mi to zbudować jak najszybciej. Zresztą już chyba kończą pomału, bo tu parę tylko miejsc zostało. Już drzwi zamontował i zaraz... Nie, tu jeszcze coś, jeszcze tu czegoś brakuje, jakichś tam kawałków ściany. Ja muszę mieć więcej, po prostu więcej pracowników. 40, myślę, że to jest dobra ilość. Czy ja mogę coś już przydzielić do kuchni? 5. Dobra, no nawet nie muszę mieć tych więźniów tam. No wiecie, po tym całym szkoleniu BHP jest opcjonalnie, że mogę przeszkolić ich, ale muszę ich po prostu przydzielić. Nie muszę mieć tam, nie muszę, tam nikt nie musi pracować, ważne, żeby mogli tam pracować, okej. Okay. Robi sens. Dobra, tu znowu też nie ma prądu. A tu prąd jest dosyć istotny w sumie. Czy nam w ogóle wystarczy prąd? Ło, chyba tak, dobra. Czy nam wystarczy prądu na te maszynki całe, wiecie, no, warsztatowe, bo one pobierają tylko trochę prądu. No to sobie znowu zostawimy otwarte na oścież. Mam nadzieję, że nam nikt tędy nie citnie. A wiesz, że sobie tu postawię zaraz tą wieżę taką snajperską, może to coś da. Dobra, znowu dajcie mi tam tryb turbo, to jeszcze zrobimy ten chodnik, niech wam tam będzie, kurczę, z jakiegoś kamienia najdroższego na świecie. Tak, tak, i jeszcze tutaj ten kawałek. A cały ten eksport w ogóle zrobimy z płytek betonowych. Chyba gdzieś dotąd jest. Odpady zresztą też. Na bogato. Co strażnik tutaj siedzi przy bramie? On tutaj w budce jakiś siedzi? Rzeczywiście? No fajnie w sumie. Dobra, eksport, odpady, jest wszystko już ładnie wykafelkowane. Także możemy tutaj zbudować warsztat. Ja sobie go od razu tutaj zaznaczę. Nie musi być na całej tej wielkości pomieszczenia. Nie musi być przez ściany tam jakoś pozamykane czy coś. No i tak, musimy mieć piłę roboczą, prasę roboczą i stół. Stoły sobie fajnie poukładać, na przykład, nie wiem, gdzieś tam w górze pomieszczenia. Się akurat, no, tutaj się czwarty nie zmieści, ale tu jeszcze sobie wzdłuż je tam porozmieszczamy. Tutaj nie tak. O, tak, dobra, i wystarczy. I teraz prasa robocza. Ile tutaj tego dać? Zrobimy tak, raz, dwa, trzy, cztery takie piły, prasy też ze cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tu jeszcze tak dla jaj sobie zrobimy ze dwa stoły stolarskie, mimo tego, że żeby robić na stole stolarskim więziowym, muszę mieć po pierwsze kurs BHP, po drugie kurs tego stolarza, to trochę trwa, nie wszyscy to przechodzą i tak dalej, ale już są przygotowane. Unia kasę dała, więc jest. Tryb turbo znowu. To trzeba będzie wszystko jakoś jeszcze podłączyć zaraz do prądu. Nie, dobra, to się samo chyba podłączyło, bo przy okazji się tam druty pod spodem też robią. Tak czy nie? To jeszcze tu coś jest nie tak. Niespełnione piłar. Czy ja same prasy tu dałem, serio? Dobra, zdemontuj. 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 I zdemontuj. Dobra. Piła. Piła robocza. Tak jest. Raz, dwa, trzy i cztery. To nam powinno to zaliczyć. Co jeszcze? Przydziel więźniu do pracy w warsztacie. Dobra, to też nie jest takie trudne. A warsztat i tak jest. Dobra. A wszystkich tu przydzielę. Czemu nie? 15 mogę.
Dobra, i dzwoni doktorek. Wszystkie opcjonalne. Przekonałem szefa ochrony, aby zrobił dla rodziny Morgana wyjątek. Ilu ich tu jest? No nie, to jest jakaś kolejka tylko. Myślałem, że to cała rodzina. Albo to jest cała rodzina, nie. Dzień dobry, Kerry Morgan w odwiedziny do Henry'ego Morgana. Salinie. Przepraszam, przyszłam odwiedzić Henry'ego. Henry'ego Morgana jest moim mężem. Judy się powtarzał. Salinie, teraz. I ja, kurczę, z dzieckiem przyszła tak chamsko. No i co za linię, no i co za tą linią? Okej, okay, podejdźcie, jakie głupie. Za linię, to się zdecyduj, chłopie. Imię i nazwisko. Kerry Morgan, proszę pana, przyszłam w godzinę. Już to mówiłaś, no co on nie dosłyszy, czy o co chodzi? Przejść. Okej, okay, no to niech będzie. Kerry, kurczę, a już trochę lepiej wygląda gościu chyba. Obawiam się, że zaszła pomyłka, Morgan stracił prawo do odwiedzin. No i ten ją wpuścił, ta znowu wywala. Co, jak to? Przepraszam, tego ranka znaleźliśmy w jego celi alkohol. Ja mam tu 2 godziny, moja córka. No weź się tam, już bez przesady. Disneylandu, coś tam. Proszę, daj mu to. Zdjęcie. No fajnie. No i co? Nie, żadnej wiadomości. No siedzi tu, kuźwa, dajcie jej podejść. No i że siedzisz tu, patrzysz, tam mu nic nie poda, no. Już bez przesady. W ogóle fajnie, że to krzesło jest w ścianie. Nie, czekaj, a ten tłucze. I znowu do izolatki go wsadzą i znowu będzie kiblował, kurczę. Tam ileś dni czy coś. Popsuł ławecz, znaczy ten ławecz. W ogóle inaczej te ławeczki wyglądały jeszcze niedawno. To były takie stoliki, nie? Zmienili to chyba trochę. Dobra, to bardzo rozczarowujące. Oczywiście, że musimy rozbudować placówki dla gości. No właśnie, ja jestem ciekawy, jak teraz placówki dla gości wyglądają, czy ja coś... Dobra, pokój, bla, 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 no ja to wszystko tutaj biorę. Jok, ile tego jest. Nowe centrum odwiedzin, zbuduj zaplecze umożliwiające 20 odwiedzin, budki telefoniczne na wszystkich dziedzińcach, dział pocztowy, przydziel więźniów do pracy w dziale pocztowym. Ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, gdyż jak widzę, to coraz dłużej czasu zajmują te misyjki. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie i na razie.